Jego twórczość zalicza się do powstałej w PRL-u tzw. współczesnej rzeźby ludowej. Jego prace zdobiły wnętrza największych polskich muzeów etnograficznych i zbiorów kolekcjonerów sztuki w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Henryk Cichocki, bo o nim mowa, pochodził z Garbacza, ale żył i tworzył w Ostrowcu Świętokrzyskim. Henryk Cichocki z racji trochę tradycji rodzinnych, jego dziadek był takim właśnie tradycyjnym ludowym świątkarzem, który tworzył rzeźby, do których lud wiejski darzył jakąś czcią i kultem. Zaczął tworzyć rzeźby albo kompozycje rzeźbiarskie też, bo nieraz w tych rzeźbach, takich szopkach, to jest po kilkadziesiąt figur. Od niedzieli 23 czerwca rzeźby Henryka Cichockiego będzie można oglądać w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Wernisaż wystawy rozpocznie się o godzinie 16. No, zakres tematyczny to jest taki dosyć typowy dla współczesnej rzeźby ludowej. Rzeczywiście to są rzeźby coś tam nawiązujące właśnie do tematów biblijnych. Jest parę takich tematów jak Adam i Ewa, Pieta, ukrzyżowanie, ale też jest bardzo dużo aniołów, nieraz w kompozycjach, nieraz pojedynczo. Ekspozycje tworzą również rzeźby odwołujące się do świąt katolickich, ale także dekoracyjne przedstawienia zwierząt. Co ciekawe, wystawa w Pałacu Wielopolskich będzie pierwszą prezentacją twórczości Henryka Cichockiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.